Rafale, gdy zajdzie taka potrzeba, gotowy jesteś na walkę, na konfrontację z Wisłą Kraków? Jak zawsze, jeśli jest luka. Na jakiej pozycji? Nie wiem, nie mam pojęcia. Gdzieś tam są szykowane jakieś różne warianty. Ja mówię, tak jak zawsze jestem gotowy. Pewnie trener, jeśli będzie musiał, to skorzysta ze mnie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Korona ma szybko okazję do tego, żeby zmyć tę plamę, tak powiedział Łukasz Sierpina po tym spotkaniu w Łęcznej. No na pewno mamy swój pomysł, tak jak zawsze. Różnie to wychodzi i z różnym skutkiem, ale na pewno złość sportowa jest i chcemy szybko się odbudować, ale Wisła ma taką samą sytuację, więc łatwo nie będzie. Wisła w strefie spadkowej, a przecież nikt w Krakowie nawet do głowy nie bierze, że Wisła może spaść. Tak, na pewno, no, umówmy się, nikt nie zakłada sobie tak, gdzieś tam nie bierze pod uwagę spadku swojego klubu. A mecz nie będzie łatwy, bo mimo porażek Wisły to ta gra ich jest dobra, bo gdzieś tam ja oglądałem ich mecze i naprawdę ta gra jest solidna, więc mecz będzie ciekawy i będziemy musieli naprawdę wspiąć się na wyżyny, żeby osiągnąć dobry wynik, ale stać nas na pewno spokojnie. A Wisła gra solidny futbol, bo ma też solidnych wykonawców do grania takiego, a nie innego. No ma solidnych, są gdzieś tam jakieś nazwiska się przewijają, ale personalia dla nas nie są ważne, my też mamy bardzo dobry zespół i mam nadzieję, że w końcu całe szczęście, że odzyskaliśmy tak skuteczność, a myślę, że gdzieś ta gra w destrukcji będzie lepsza, zagramy bardziej dojrzale, odpowiedzialnie i gdzieś tam ten wynik będzie korzystny. A ten pozasportowy aspekt tego meczu, no bo wiadomo, że to dla kibiców gdzieś z Kielc bardzo ważne spotkanie, być może nawet najważniejsze w całym sezonie. Czujecie jakąś troszkę większą presję w związku z tymi pozasportowymi oczekiwaniami, żeby wygrać przeciwko Wiśle? Znaczy my nie czujemy presji. Wiemy, mamy świadomość, jak ważny to jest mecz dla kibiców i dla nas każdy mecz jest ważny tak naprawdę, nie patrzymy, czy to jest Wisła, Legia, Lech, czy też Podbeskidzie, bądź inny zespół, dla nas to nie jest ważne. Wiemy, że kibicom zależy na wygranej i wiemy, jak ważny jest to mecz, ale przygotowujemy się do tego meczu tak jak do każdego, no mówię, skupiamy się na swojej pracy, nic innego nas nie interesuje, bo to nie jest nasza sprawa. Będziemy chcieli wygrać dla kibiców, no mówię, bo wiemy, jak to jest ważne. Jesteś już jakby przygotowany. No, jest taki wariant, że będziesz grał z wierzchowca na środku obrony. Ty w ogóle byście już grali kiedyś chociaż na treningach coś. Bo nie ma Radka na imkę. Tak, nie ma Radka, ale nie jest powiedziane, bo jest Dżibril, jest Kwiatek. Ale generalnie jakiś tam głód piłki u ciebie jest, bo no bo czekasz na ten występ. Jest, no po to przygotowywałem się i ciężko pracowałem 2 miesiące. I bardzo chciałem grać, ja mówię, no głód jest, ale zobaczymy, jak to będzie, bo to też nie jest takie proste, tak, kiedy nie macie w zespole praktycznie i nagle musisz wskoczyć, więc to jest loteria, ale mówię, no myślę, że będzie dobrze. Ja wiem, że ciężko się ocenia kolegów, ale jak ty z boku patrzysz na tą obronę, no bo w tych ostatnich 3 meczach byliście monolitem, a teraz nagle stracone tyle bramek w 3 meczach na wiosnę. Co się dzieje? Tak, no, jest to smutne, ale no mówię trochę, wiele rzeczy się na to składa, tak? To jest tak, że nie można oceniać tylko, nie wiem, bloku obrony czy defensywnego pomocnika, bo cała drużyna odpowiada tak naprawdę za tą grę obronną i gdzieś tu powstają luki tu jest problem, tak? No, gdzieś tam indywidualnie nie popełniamy jakichś dużych błędów tak naprawdę, no może poza karnym, ale to jest tam kuriozum, okej, to się zdarza. A bardziej właśnie chodzi o tą grę całej drużyny w obronie i tu nie chodzi o personalia, tu nie chodzi gdzieś tam o sam blok obrony. Ja myślę, że bardzo dobrze, że tak szybko mamy następny mecz, bo wiadomo, że daliśmy dużą plamę w Łęcznej. No i jest szybka rehabilitacja, tak może być. Miejmy nadzieję,
że tak to się właśnie zakończy. Podwójna mobilizacja na Białą Gwiazdę, ale chyba nikt nie przypuszcza, że będzie to łatwy pojedynek. No nie, no na pewno nie będzie to łatwy pojedynek, no ale wiemy, że dla nas, jakże także i dla kibiców jest to najważniejszy mecz w lidze i będziemy się starali zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrać. A przede wszystkim to musicie poprawić grę całego zespołu w defensywie, bo to kuleje, to pokazały mecze w Szczecinie i w Łęcznej. Dokładnie, gdzieś tam w końcu strzelamy dużo bramek, ale też i tracimy, więc nad tym się musimy skupić, że jak nam się uda strzelić kilka bramek, żeby nie stracić więcej. Trudno gdzieś się pozbierać po takim meczu kolejnym, gdzieś przegrany w takich okolicznościach? Czy wiadomo, że gdzieś tam w głowie siedzi, tak, że wygrywając 2-0 przegrywamy 3-2. Natomiast no, nie musimy to jak najszybciej z głowy wyrzucić i być gotowym na to następne spotkanie. Bo tak jak mówię, no, gdzieś tam na pewno będzie to się działo, natomiast też wiemy o tym, że z Lechiem, jak tu graliśmy, strzeliliśmy więcej bramek niż ich straciliśmy, no i tak samo będziemy chcieli zagrać z Wisłą. Murawa daleka jeszcze od ideału, trochę lepsza niż przeciwko Lechi, no ale też nie będzie chyba pomagało wam boisko. No tak, ale na to nie ma co patrzeć. Murawa będzie taka sama dla dwóch zespołów i mam nadzieję, że po końcowym gwizdku to my będziemy się cieszyć.